Dzień dobry, witam Państwa. Ja nie jestem naukowcem, ocieram się o naukę non-stop. Non-stop, aż tak, że moja żona jest naukowcem. Muszę pracować z naukowcami, muszę pracować z nauką, z publikacjami, z pracami naukowymi, raportami naukowymi, bo tego wymaga od mnie moja praca, choć praca polegająca na opisywaniu przyrody. A dziś chciałbym Państwa sprowokować do takiego mojego, znaczy ja sobie odbyłem takie dość prowokujące rozważanie na ten temat, co to jest las, bo jak wiecie, w Polsce mamy około 30% powierzchni polskiej jest pokryte lasami i jakby wszyscy uważają, że z tymi lasami jest bardzo dobrze i że to są bardzo, bardzo dobre lasy. Ja muszę powiedzieć, że te historie konfrontowane z Puszczą Białowieską, czyli lasem roślinnotopowym, wyglądają co najmniej dziwnie. Więc chciałem Państwu opowiedzieć o tym, o moim takim 15-letnim doświadczeniu z Puszczą Białowieską, jak zmieniło się moje patrzenie na lasy dzięki Puszczy Białowieskiej. Więc Puszcza to jest takie dość dziwne miejsce, gdzie się przyroda wdziera do człowieka niemalże do domostw. To jest wieś, w której mieszkam, żubry się chodzą przed domami. Tak to wygląda. Natomiast żubry są takimi zwierzętami, które są ekologicznie leśnymi, one spędzają trochę czasu w lesie, trochę czasu na otwartej przestrzeni. Tak naprawdę myślę, że do tego lasu zostały wpędzone. Ale ja przyjeżdżając do Puszczy, byłem przekonany, że ja doskonale wiem, co to znaczy. Co to znaczy las. Chodziłem z moją tatą do lasu przez całe życie. Wydawało mi się, że las to jest mniej więcej coś takiego, czyli ładny, zielony, prosty, rosnący do góry zbiorowiec. No i niestety w tej Puszczy Białowieskiej czekała mnie niespodzianka. Też tu chcę Państwu powiedzieć o polskich lasach generalnie, bo jest taki mit trochę, że mamy bardzo sprzyjające przyrodzie leśnictwo, bardzo takie ekologiczne. Czyli 30% powierzchni kraju jest utrzymywane bardzo dobrze. Ja trafiłem jakiś czas temu na taki raport, który się nazywał State of European Forestry. I muszę powiedzieć, że doznałem szoku. Szoku doznałem dlatego, że spojrzałem na dane i się okazało, że nasze leśnictwo w wielu takich dziedzinach związanych z ochroną przyrody albo z bioróżnorodnością, jak to się mówi, jest w końcówce europejskiej. To chciałbym Państwu pokazać, bo to troszkę nas naprowadzi na dyskusję. To są odnowienia naturalne, czyli chodzi o to, że las po wycięciu możemy uzyskać na różne sposoby. Możemy zasadzić, ale też możemy poczekać, aż przyroda sama zregeneruje tą powierzchnię, drzewa same się wysieją i będziemy mieli w miarę stabilny ekosystem. Polska tutaj jest na przedostatnim miejscu, w najnowszym raporcie jest już na ostatnim miejscu, czyli w Polsce jakby większość lasów jest sadzonych ręką człowieka, co jest zupełnie sprzeczne z tendencją europejską. Kolejny taki wyznacznik to jest martwe drewno w lasach. Tutaj też widać z tego, że polskie lasy są po prostu posprzątane. Znaczy mało, bardzo, bardzo mało martwego drewna w porównaniu nawet z takim krajem jak Belgia, czy Holandia, albo Niemiec. I lasy pod niewielkim wpływem człowieka, to też Polska na ostatnim miejscu. Także jeżeli kiedykolwiek usłyszycie przodujący model leśnictwa, to warto sprawdzić, na podstawie jakich danych tak mówimy, czy tylko mówimy tak na podstawie własnych przekonań albo i dalej. Wróćmy do Puszczy Białowieskiej. No więc ja myślałem, że las to jest takie miejsce uporządkowane, pachnące żywicą, rosnące do góry zielonym. No i niestety w Puszczy Białowieskiej musiałem to zweryfikować. To panował potworny bałagan. Drzewa rosły jak chciały. Dużo, dużo martwego drewna. Bardzo dużo martwego drewna. Drzewa krzywe. Zresztą to zawsze mówię młodym pasterzom, że mech od północnej strony mogą znaleźć tylko w takim prostym, idealnie posadzonym lesie. W żadnym lesie to się nie sprawdza. Kropna wilgoć, czyli wszystko to, czego
czego nie będzie, nie ma w tych lasach, do których ja jestem przyzwyczajony. No oczywiście grzyb z gnilizna wszędzie i szkodliwe insekty, które zwalczamy z wielką, to jest akurat chamoszcz madowy, mogliśmy spotkować na przykład kornika albo coś takiego. Więc tego w tej puszczy było pełno różnorakich okropieństw. No ale też sympatyczne historie, bo na przykład w puszczy znajdujemy istoty, które nie mieszkają w żadnym innym lesie, ale po prostu w tych innych lasach jest ich bardzo mało, jak na przykład dzięciołów palczasty. Tak to się okazuje, że w Puszczy Białowieskiej mamy to sporo, gdzieś w górach, gdzie nie dochodzi do gospodarka leśna, mamy to sporo, a tam, gdzie jest gospodarka leśna, nie mamy go prawie wody. No chyba, że się przydarzy kolor, tak jak w Beskidzie Żywieckim, to też znowu mamy sporo. To, że mamy, miałem taki wielki dysonans poznawczy, to znaczy z jednej strony te lasy, które znałem z dzieciństwa, ładne, uporządkowane, bez martwego drewna, rosnące zielone do góry, proste i śliczne, pachnące żywicą, a z drugiej strony na drogę bałagan, jakieś duże drzewa, jakieś powywracane drzewa, jakieś dziwne stworzenia, które mi występowało w tych wcześniejszych lasach, zaczęło mi to zastanawiać, jak to się dzieje, że to jedno i drugie nazywamy lasy, że są to diametralnie różne rzeczy, diametralnie różne środowiska. I zacząłem grzebać i okazało się, że jest masa definicji lasu, jest kilkaset definicji lasu. Jedna z nich, taka ONZ-owska, to jest grunt o powierzchni minimum 0,5 hektara do hektara o pokryciu drzewami między 10 a 30%. To się okazało, że tak na przykład mój sad pasuje idealnie do tej definicji lasu. Więc tak definicja jest cała na sens. Oczywiście ustawowa definicja, ustawy o lasach, która jest jeszcze bardziej urzędnicza i tak dalej, i tak dalej. Ja zacząłem się zastanawiać, jaka jest różnica między tymi lasami, które ja znam z dzieciństwa, albo które Państwo znacie, tymi kawałkami, które mam w Puszczy Białowieskiej. Jaka jest generalna różnica poza mną? No i doszedłem, że pomogł. Znaczy, zajęło mi to krótko, ale się okazało, że główną różnicą między tym lasem, jakim częściowo jest Puszcza Białowieska, a tymi lasami, które my znamy, jest po prostu tak zwany czynnik kształtujący ten ekosystem. I w wypadku naszych lasów, w większości naszych lasów, to jest po prostu człowiek. Jeżeli przypomnicie sobie te kresy poprzednie, brak martwego drewna, większość lasów po prostu posadzonych ręcznie, to znaczy, że człowiek je ukształtował niemalże od początku do końca. Tutaj pokażę Wam taką krótką historyjkę obrazkową, jak to mniej więcej wygląda. Ona jest dość szokująca, ale ona jest mniej więcej spójna w miejscu i w czasie. To znaczy, jest to tak zwana droga browska. Po jednej stronie jest las gospodarczy, a po drugiej stronie mamy Park Narodowy, Rezerwat Ścisły. To zdjęcie, które teraz widzicie, zostało wykonane po tej stronie, gdzie jest Rezerwat Ścisły, gdzie jest Park Narodowy. Natomiast po drugiej stronie już wygląda tak, mamy ścinę drzewa, czyli najpierw wycinamy to, co tam stało, trochę rozjeżdżamy, więc mamy trochę układy glebowe. Czasami zostawiamy jedno drzewo w celu zapewnienia, że tak powiem, takiej ekologizacji, albo żeby wszyscy się cieszyli, że tam na przykład zostaną dziuple, będzie przydatkowo jeden dzięcioł, może dwa, może jakąś pokołówkę. Następnie sadzimy to, co nam się wydaje słuszne, tak zwane zgodne z siedliskiem, chociaż muszę powiedzieć, że tu się ukazała bardzo ciekawa praca niedawno w Science, o której powiem, że mówiąca o tym, że jest tak zwana konkurencja wewnątrzgatunkowa między drzewami. Drzewa rosną najlepiej tam, gdzie rośnie inny gatunek, nie ciągle ten sam w jednym miejscu. Ale sadzimy zgodnie z siedliskiem, czasami zabezpieczamy w ten sposób, czyli zakładamy takie plastikowe historie, czasami grodzimy i w rezultacie powstaje coś takiego. Znaczy, jak sobie przypomnijcie Państwo poprzednie zdjęcie i efekt tego, to znaczy mamy dwa jakby różne byty dokładnie zrobione, dokładnie istniejące, tak jak mówię, dzielnie tylko jedna szutrowa droga. Można by pójść, teraz Państwo może pójść, polecam w tym momencie
ścieżkę, droga Browska. Po jednej stronie jest las kształtowany przez przyrodę, po drugiej stronie jest las kształtowany przez człowieka. Efekt jest taki, jak, że tak powiem, jak pięścią wami. Oczywiście to wszystko dzieje się dla drewna, które jest cennym surowcem i tutaj nie zamierzam tego medować, nie zamierzam z tym dyskutować, bo, ale uważam, że należałoby się pewne rozróżnienie. No tutaj też dodam takie zdjęcie z góry, jak to wygląda, nie wiem, czy Państwo widzicie. To jest Puszcza Białowieska, sfotografowana w 1961 roku w grudniu przez amerykańskiego satelitę szpiegowskiego Korona. Zresztą bardzo ciekawa historia, bo Amerykanie był pierwszy program satelity szpiegowski, Amerykanie mieli dużo kłopotów z przekazywaniem kapsułek z filmami, tam były całe techniczne perypetie itd. Ale dobre jest to, że po pewnym czasie oni odtajniają, przekazują nauce takie zdjęcie. Gdyby tego nie podać też, mam jakiś wskaźnik, ale to ja podaję sobie. O! Jeżeli Państwo spojrzycie na tą mapkę, to tutaj mamy rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego, czyli teren wypełniony od 1918 roku. Tutaj mamy granicę polsko-radziecką. Wówczas tutaj jest zapowiednik radziecki. To jest taki tak zwany rezerwat przyszłosowy. Cała reszta podlega gospodarce leśnej. No i na tym zdjęciu jakby widać tą różnicę jeszcze bardziej. Zresztą, jeżeli akurat no tutaj jest takie dość słabe powiększenie, ale można zobaczyć, że resztki takich zrębów teraz dających widać po białoruskiej stronie też. I to jest akurat optymistyczna historia, bo pokazuje, że ta przyroda nawet bardzo poszatkowana, bardzo to poraniona, potrafi sobie bardzo szybko poradzić. Dobrze. I tak sobie myślałem o tym lesie, który oglądam, który jest tak różny od tego lasu, który my znamy, i doszedłem do wniosku, że różnica między tymi dwoma lasami polega właśnie dokładnie w czynnikach, jakie kształtują ten ekosystem. Z jednej strony mamy ekosystem kształtowany niemalże całkowicie przez człowieka, a z drugiej strony mamy ekosystem kształtowany przez czynniki naturalne, czyli przez pożar, chórę, konkurencję między gatunkami, szkodniki, tak zwane szkodniki, na przykład kornika, który potrafi wywalać całe połacie. No też oczywiście przez zwierzęta roślinnożerne. I tutaj mamy znakomite badania w Puszczy Białowieskiej pokazujące, jak zwierzęta roślinnożerne potrafią kształtować zbiorowiska roślinne, jak potrafią wpływać na różne gatunki. Na przykład tutaj widzicie łanie, która je dęby. Tu jest bardzo ciekawa historia. Dęby naturalnie odnawiają się w puszczy tylko tam, gdzie jest duża ilość martwych kornikowych świerków, które tworzą takie olbrzymie zapory. Drugim miejscem, w którym się bardzo dobrze odnawiają dęby naturalnie, są skraje lasów, ponieważ takie jak tutaj, ponieważ wtedy dom dostaje dużo światła, może wypuścić dużo bocznych odrostów, które są zjadane i szybko wieść do nich. Powstaje coś w rodzaju takiej sawany. Na dodatek taka ładnia, czy taki jelen ma do wyboru też bardzo słodką trawę. To pies groszy, woli słodką trawę, to ma też tylko dęba, w końcu się temu dębom daje wyrosnąć. I kolejnym oczywiście czynnikiem takim wpływającym na naturalne odnowienie i sukces tego odnowienia są wilki. Znaczy wilki jako duże drapieżniki. To też bardzo ciekawe badania zrobione w Puszczy Białowieskiej, w rezerwacie ścisłym, gdzie las się odnawia znakomicie, gdzie jest trzy razy więcej zwierzyny niż w lesie gospodarczym. Tam działa coś w rodzaju takiej interakcji między drapieżnikami a ofiarami, nie polegającej tylko i wyłącznie na tym, że one redukują albo utrzymują stan wilczewny jeleni na określonym poziomie, ale również polega na tym, że po prostu jeleni się boją w takich miejscach, gdzie są duże drapieżniki. Na przykład mój holenderski kolega, który prowadzi te badania, pokazywał mi wyniki, gdzie jelenie unikają wyraźnie miejsc, gdzie jest dużo martwego drewna, gdzie mogą być wilki. Tam się bardzo, bardzo ładnie
odnawiać. Dlaczego? No bo przez takie zwalone płody jest trudno uciekać, za taką zwaloną płodą łatwo się zaczepić, więc jeleń woli tam nie ryzykować jedzenia. Także ten system jakby odnowu, to jest o wiele bardziej skomplikowany niż tylko to polegające na redukcji przedności do osiągnięcia. Proszę bardzo, czy pan pokazuje tylko swoje zdjęcia? Tylko swoje. Dziękuję. Proszę. No tu mamy oczywiście kornika, który oczywiście dobija osłabione świerki, dobija ten las wygląda niesamowicie, on jest cały suchy. Natomiast tak jak mówię, jest gatunkiem kluczowym dla wielu innych gatunków. No i tutaj mamy całą masę gatunków drobnych, chrząszczy, roślin i tak dalej, które w tym pokornikowym lesie znakomicie się rozwijają. Zresztą były takie badania profesora Kudyskiego mówiące o tym, że jakby momentalnie ten system reaguje na obecność kornika, reaguje dużą obecnością kornikowych drapieżników. Zresztą muszę powiedzieć, że kornik cieszy się moją wielką sympatią, nie tylko dlatego, że całe to bogactwo flory i fauny wraz z nim się w lesie pojawia, ale również dlatego, że jest to bardzo dzielny chrząszcz, bo żeby zaatakować, gryźć się w takiego świerka, tak naprawdę trzeba potężnego wysiłku. Przy czym ten świerk się też broni, zalewa te korniki żywcą, więc nie każdy atak kornika się kończy sukcesem. Mamy w Puszczy Białowieskiej świerk, które ma 200-300 lat, które jedno najwyższe drzewo w Polsce, w świerk liczący 52 metry rośnie w rezerwacie ścisłym. To jest, no, ładnie 52 metry, to trzeba podzielić przez 3, żeby uzyskać budynek, czyli to jest kilkunastopiętrowy blok. I ten świerk musiał przetrwać ileś tam ataków korników, tak? Bez żadnej pomocy człowieka. No i mamy mojego ulubionego dzięcioła, kochanego dzięcioła trójpalczastego, który jest absolutnie związany z takim lasem w stanie katastrofy, czyli lasem albo pokornikowym, albo pożar zgrzyska, albo wiatrołom. Tam, gdzie jest takie coś się pojawia, w lesie lasu pojawia się dzięcioł trójpalczasty, przesympatyczny, cudowny, genialnie się to obserwuje, bo nie tylko dlatego, że ma żółtą czapeczkę, ale on się po prostu nie boi człowieka. Można go obserwować z bardzo bliska. Problem polega na tym, że trzeba go znaleźć. Ponieważ nasze lasy są dość sterylne, to znaleźć jest dość jego wizyto trudne. Tutaj też podaję Państwu dane. Te dane nie są najświeższe, ale to są dane Eugeniusza Pukacewicza, które pokazują, jaka jest różnica w zagęszczeniach tego dzięcioła, prawie 10-krotnie między lasem gospodarczym a lasem chronionym. I teraz myślę, że to teraz czekamy na jakieś kolejne liczenie. Tak? Myślę, że to się powoli zaciera, coraz większe obszary puszczy są chronione, no ale to pokazuje, jak to wygląda, jeżeli z jednej strony las jest eksploatowany, z drugiej strony jest las chroniony. No i też muszę powiedzieć, że taki las wywalony przez korniki jest po prostu szansą dla kolejnych pokoleń drzew. To bardzo, bardzo dobrze widać. Jak się wchodzi do takiego miejsca, gdzie nastała taka leśna katastrofa, widać po prostu, że momentalnie jest to wykorzystywane przez ten sam gatunek, albo przez inne gatunki drzew. W lesie jest trochę jak w wilczym kapitalizmie. My tego nie widzimy, to się odbywa w olbrzymich przestrzeniach czasowych. Zresztą też chcę o tym powiedzieć, bo to wpływa na nasze postrzeganie lasu. Ale każda luka jest momentalnie wypełniana przez albo ten sam, albo inny gatunek. Tutaj taki diagram, bo nie tak dawno w piśmie Polityka ukazał się artykuł pana doktora Tomaszewicza mówiący o tym, że przyroda upraszcza, że bez gospodarki człowieka nie ma bogactwa w lesie. Więc tu mamy taki najprostszy diagram pokazujący, jak wygląda rozkład gatunków w Puszczy Białowieskiej między ochroną ścisłą a ochroną a lasem gospodarczym. Państwo przyjrzycie to się temu, to zobaczcie, że tu są w miarę równomierne rozłożenie gatunków, tam gdzie jest ochrona ścisła. Co więcej, tam na dole brakuje takich drzew jak
lipa i klon. A brakuje ich dlatego, że one po prostu z punktu widzenia leśnego, z punktu widzenia produkcji drewna były niczego nieprzydatne, więc były eliminowane. Natomiast z punktu widzenia ekosystemowego są bardzo, ale to bardzo ważnymi drzewami. Teraz toczy się dyskusja taka w puszczy, czy jest za dużo, czy za mało grabu. Jest to według mnie w sam raz. Chociażby dlatego, że to jest bardzo ważne drzewo dziuplaste. No i kolejny takie rozróżnienie między jednym a drugim lasem, to jest między jedną a drugą częścią puszczy, to jest dla mnie szokująca, to jest to, że w naszych lasach tak naprawdę jest bardzo, bardzo mało dużych, dojrzałych drzew. I mam takiego przyjaciela, Tomasza Michodę, zapaleńca, który wszystkich liczy i mapuje. No i się okazało, że na terenie rezerwatu ścisłego mamy około 1200 dębów o obwodzie ponad 4 metry, czy to może być 5, 6, nawet 7 metrów. Natomiast na terenie 90% pozostałych części Puszczy Białowieskiej też mamy około 1000. Wygląda na to, że gdzieś jakby zgubiło się 90% tych wielkich drzew. No oczywiście jest taka cały czas dyskusja, jak to będzie sadzić, kto będzie sadził drzewa, jak pomienia nie ludzi. No to odpowiedź na to każdy może znaleźć u siebie w ogródku. Wystarczy wysypać żołędzie do karmnika. Będziemy mieli taką koleżankę, która przenosi te żołędzie na olbrzymie odległości. Pomimo tego, że to są bardzo ciężkie owoce, muszą znaleźć nie wiadomo gdzie. Ja mam większość dębów w ogródku zasadzono właśnie, że tak powiem, ręką sójki, jeżeli można powiedzieć ręką, nie dziobem. System roznoszenia nasion, system rozprzestrzeniania się w tym gatunku jest naprawdę, naprawdę niezwykle skomplikowany i wydajny. Ale te wielkie dęby to jest głównie pokarm. Też mamy tutaj coś, co funkcjonuje w tych lasach nieposadzonych ręką człowieka, a nie funkcjonuje, albo bardzo słabo funkcjonuje w lasach, które człowiek ingerował. To są takie też opisane przez Instytut Biologii Ssaków, czy znam bardzo Instytut Biologii Ssaków, takie jakby uderzenie leśnego serca. Co 6-7 lat, no, olbrzymi opad żołędzi. Gigantyczny. Jeżeli Państwo przyjdziecie kiedyś do takiego lasu, na przykład teraz na ten, do rezerwatu ścisłego, zobaczycie, że na dno lasu nie dociera prawie w ogóle światło. Znaczy jakby ilość pokarmu, która się znajduje na dnie lasu jest, podejrzewam, że kilkukrotnie, może kilkunastokrotnie mniejsza niż na lądzie. Tam po prostu nie ma co jeść, bo nic nie rośnie. Światło jest odcięte przez te wielkie drzewa, które walczą o promienie słońca. Dopiero kiedy następuje ten olbrzymi opad nasion dębu, to wszystko ruszy. Mamy masę gryzoni. Zatem idzie masę drapieżników, takich jak suwęcz. Ale poza tym, że ona potrzebuje tych gryzoni, to ona też potrzebuje bardzo różnorodnego kawałka lasu. Jak ja patrzę na suweczkę, patrzę na to, gdzie ona żyje, to widzę, że zawsze obok musi być jakaś dziura, to nie jedna, bo ona robi spiżarnię. Muszą być jakieś świerki, żeby ona sobie poskładała swoje zdobycze i tak dalej, i tak dalej. Także ona zwykle zajmuje takie bardzo, powiedziałbym, różnorodne kawałki lasu. Kolejna różnica między jedną a drugą częścią jest ilość martwego drewna. W tym naszym lesie, którym nie zajmuje się człowiek, bo jest od dawna chroniony, w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego mamy 130 metrów sześciennych średnio martwego drewna na hektarze. Natomiast w lasach gospodarczych to jest błąd, tym razem mówię, coś się nie skorygowało, od 7 do 40 metrów. Przy czym to wliczając też rezerwaty. Takie martwe drewno to jest genialna historia utrzymująca wodę, ale też będąca jakby rozsądnikiem dla wielu roślin, 47 gatunków roślin naczyniowych, tego masa grzybów, masa porostów. Ja akurat nie jestem tu specjalistą, ale to jest naprawdę, naprawdę
wielkie bogactwo. No i owadów. To jest drapieżna larwa z gniotka takiego gatunku naturowego, który jest związany z martwym drewnem, żyje pod korą i poluje na różne drewnojady. Kolejny przykład taki ciela martwego drewna, cięcioł białej żwiedy. Ten z kolei w przeciwieństwie do cięcioła wielkanocznego potrzebuje martwego drewna liściastego. Także to jeszcze mogłowka białoszyja. Też bardzo ciekawy przykład. Ona akurat dość często mieszka w budkach jądrowych, ale u nas w Puszczy Białowieskiej zajmuje tylko i wyłącznie naturalnym dziuplem grata. A to dlatego, że boi się spotkania z dzięcioła. Ona nie zajmuje dziupli po dzięcioła, tylko zajmuje tak, ponieważ dzięcioły bardzo często odwiedzają swoje stare dziuple, żeby pospać tam trochę, odpocząć. I jak znajdą małe pisklaczki, to je natychmiast zjadają. Znaczy traktują je jak po prostu dużego, dużą larwę, dużego roba. Ciekawą historią z takimi naturalnymi dziuplami jest też to, że zawsze mówię leśnikom, że nigdy nie zastąpią budką lęgową naturalnym dziupli. Otóż ciekawą historią jest to, że w tych dziuplach gniazdo mokołówek po prostu znika. Ono jest zjadane przez grzyby, bakterie. Jest ta dziupla sama się czyści. Natomiast w budkach lęgowych, jak Państwo wiecie, trzeba je otwierać, czyścić i tak dalej. Natomiast w momencie wychowania się pisklo, już nie ma śladu po mieście. Także jest to bardziej zdrowe miejsce. Skąd te wszystkie historie takie związane z tym, że dla nas budzi na przykład katastrofa kornikowa, czy katastrofa związana z wiatrem, czy katastrofa związana z pożarem, jest czymś naprawdę, naprawdę złym, natomiast z punktu widzenia lasu niekoniecznie. Otóż ja myślę, że główny problem w tym, że my patrzymy na las z naszej ludzkiej perspektywy, czyli z perspektywy organizmu, który no, powiedzmy przy dobrych układach może funkcjonować na tej planecie 90 lat, tak? Natomiast podejrzewam, że aktywny zawodowo jako pracownik parku czy pracownik nadleśnictwa jest 40 lat, może? Czy 30, czy może 50, tak? Natomiast mamy do czynienia tutaj z organizmami, które mają perspektywę 300-letnią, 400-letnią, 500-letnią albo 600-letnią. I myślę, że to powoduje, że to zderzenie perspektyw, że jakby to funkcjonowanie naturalne lasów za taki nasz sprzeciw, taką chęć działania i poprawiania tego, co mi się wydaje tak naprawdę błędem. Bo kiedy ja sobie stanąłem przy tym dębie, to jest ten dom macie, bo na zdjęciu jest Tomek, który wynajduje te wielkie drzewa, to sobie pomyślałem, że ten dom ma 400 lat, żyje może jeszcze 150. I pomyślałem sobie, że jak on rósł, już był na ziemi, to nie było euro, Stanów Zjednoczonych, wielu, wielu innych rzeczy, którymi się strasznie teraz przejmujemy, kryzys i tak dalej. I za 150 lat też nie wiadomo, co będzie. Jego perspektywa jest taka, że on w ciągu tych 600 lat musi się jakoś rozmnożyć. I zapewne mu się to uda. Być może nie zobaczę tego ja, nie zobaczycie tego Państwo, nie widziało tego, powiedzmy, dwa pokolenia ludzi wstecz, ale może zobaczyć ktoś po nas, a może widział ktoś przed nami. Po prostu to jest zupełnie inna perspektywa czasowa, o której nie pamiętamy przy lasach. Więc toczy się straszna dyskusja w Puszczy Białowieskiej. Czy Puszcza Białowieska jest lasem dziewiczym, naturalnym, czy zbliżonym do naturalnego? Chodzi oczywiście o fragmenty, bo nie cała puszcza. Ja raczej bym postawił taką dość radykalną tezę, ale jestem dziennikarzem, więc mogę stawić radykalną tezę, że może po prostu coś tu nie jest lasem. To znaczy, że ja mówię to bardzo otwarcie, że te części puszczy nieprzekształcone przez człowieka są lasem,
a te przekształcone przez człowieka albo kształtowane przez człowieka po prostu są uprawa drzew. I tak jak mówiłem, no to te dwa byty różnią się już na pierwszy rzut oka. Z jednej strony mamy coś takiego, z drugiej strony mamy te rosnące do góry ładnie sosny. I ja myślę, że nasz pech Puszczy Białowieskiej polegał na tym, że jakby zbyt szybko wycięliśmy podobne do niej rzeczy, mm-hmm. zbyt szybko powstał substytut leśny. Ale jak spojrzymy na różne inne byty kształtowane przez człowieka, byty naturalne, to my je rozróżniamy językowo. Na przykład mówimy, że staw to staw, staw wykopany przez człowieka, to wykopany przez człowieka. Jezioro to jezioro, to jest ukształtowane naturalnie. Tak? Polepszenicy też nie jest stepem, a kopiec nie jest górą. Więc jakby rozróżniamy w naszym języku, a my jako dziennikarze interesują rozróżnienia językowe głównie, rozróżniamy rzeczy ukształtowane przez człowieka i te, które kształtuje naturę. Więc czasami sobie myślę, że dobrze by było, żeby w wypadku lasów też stosować takie rozróżnienie. Już mówię dlaczego. Co prawda tutaj niektórzy mogą powiedzieć, ale zaraz, no ale i w tym bycie żyją te same organizmy, tak? I tu mamy drzewa, i tu mamy sikorkę czarnogłową czy ubogą, i w tym w Puszczy Białowieskiej bardzo pierwotnej i w lesie posadzonym przez człowieka. To wszystko prawda, tak samo dziki. To wszystko jest prawda. Natomiast też pragnę zwrócić uwagę, że w jeziorze i w stawie też mamy bardzo podobne organizmy, a pomimo to jednak to rozróżnienie stosujemy. Dzięcioł średni też jest w jednym i w drugim bycie, natomiast w Szwecji, tak jak mówię, tutaj pisze wygnik. Więc ja stawiam bardzo taką radykalną tezę i ostrą tezę, że las przestaje być lasem w momencie, kiedy człowiek staje się głównym czynnikiem kształtującym ten ekosystem. Wiem, że to jest teza, która powoduje dreszcze i emocje wśród szczególnie leśników, którzy mówią zaraz, ale tak nie może być. Ale wydaje mi się, że tak jak Państwu pokazałem na danych, twardych danych dotyczących martwego drewna, różnicach w składzie gatunkowym i różnicach w drzewostanach, wielkości, wysokości i tak dalej, to jednak te różnice są tak duże, że nie można ich dłużej ignorować. Ja uważam, że to było bardzo dobre, bo może do nas ludzie dotarło wreszcie, że nas nie możemy sobie posadzić. Możemy sobie posadzić co najwyżej drzewa. Ja często słyszę od moich przyjaciół leśników, słuchajcie, zapraszam Was na wiosenne sadzenie lasu. Nie zaraz, zaraz do nas. Musicie mi zaprosić na sadzenie sosny, albo na sadzenie dębów, albo na sadzenie czegokolwiek, ale nie na sadzenie lasu, który jest skomplikowanym, niezwykle skomplikowanym ekosystemem. I wtedy się wycofują. Ja sobie myślę, że Puszcza Białowieska z tą swoją specyficznością jest czymś w rodzaju rafy koralowej naszej strefy klimatycznej, naszych ekosystemów lądowych. Jest tak naprawdę bardzo podobne, bo ta cała jej struktura, cała jej niesamowitość polega na tym, że tam się cały czas odkłada materia tych olbrzymich organizmów, jakimi są drzewa, i na tym polega ta jej pierwotność i niesamowitość. Ja czasami nie wierzę, że Puszcza jest po prostu taką rafą koralową. Dlatego powinniśmy ją chronić, bo po prostu ja stawiam taką tezę poza niewielkimi lasami górskimi, które się rządzą podobnymi prawami. Po prostu Puszcza jest ostatnim prawdziwym lasem, jaki mamy. Cała reszta jest po prostu bardzo podobnie wyglądającymi substytutami. Na koniec chciałem Państwu pokazać, ja nie wiem, czy to jest czytelny taki cytat z Ryszarda Kapuścińskiego, mojego mistrza, który jak się toczył na biegu z góry Puszczy Białowieską, to napisał coś takiego, że tego starego lasu
chcę przeczytać. Który zostanie wycięty. Dobrze. Jeżeli wycięliście stary las, na jego miejsce posadziliście nowy, to nie znaczy, że zachowaliście w naturze równowagę, albo że równowaga ta zostanie przywrócona, kiedy młody las urośnie. Starego lasu nie przywrócicie nigdy. Tego sędziwego drzewostanu z jego gęstwą, cieniem, zapachem, z jego wnętrzami, z wewnętrznymi splotami, powiązaniami, zależnościami, nie da się odtworzyć, skopiować, powtórzyć. Wraz z wycięciem lasu jakaś część świata ginie na zawsze. To jest taki cytat, pod którym się obiema rękami podpisuje. Ryszard Kapuściński nie był leśnikiem, nie był specjalistą, nie był naukowcem, natomiast myślę, że miał wielkie wyczucie do wielu rzeczy i ja się śmiałem, że tyle pisze o Puszczy Białowieskiej. Ryszard Kapuściński był tam dwa razy i w trzech zdaniach opisał, na czym polega problem. Także dziękuję Państwu bardzo. Czekam na pytania. Proszę bardzo. Włączy Pan ten mikrofon. Oczywiście pod wszystkimi merytorycznymi przewodniczymi tezami Pana podpisuje się tym razem czterema kończynami, ale dyskutowałbym z Pana wnioskami lingwistycznymi. Otóż rozróżnienie w języku polskim już jest i to od prawie dawna. Mianowicie mamy termin las i mamy termin puszcza. Jest termin zalesiane, czyli przez człowieka antropogeniczna działalność polegająca na sadzeniu drzew, prawda? Czyli sadzeniu lasu, czyli las już z tejże definicji jest czymś sztucznym, a puszcza jest czymś naturalnym. Już Mickiewicz mówił o puszczy, rozumiejąc, że to jest coś naturalnego. I z kolei czasownik zapuszczanie, co prawda nie oznacza sadzenia puszczy, ale w potocznym języku oznacza oddanie losowi, czyli temu, co jest autorem puszczy, los, prawda? Ewolucja jest twórcą puszczy, czyli puszcza i las to już są to lata. To znaczy identyczną dyskusję miałem z moim kolegą, który jest tłumaczem literatury angielskiej i on twierdził, że bardzo fajnie by było, gdyby dla takiego lasu naturalnego, niesadzonego, strefy umiarkowanej, przerzucić nasz termin puszcza do angielskiego. I tak jak jest na przykład tundra albo step, są niemal przerzucone do międzynarodowej terminologii. I wszystko jest dobrze, tylko trzeba pamiętać, że mamy Puszczę Białą, która już nie jest puszczą, nadal jest nazywana puszczą. Ją kochaną, cudowną Puszczę Kampinowską, która też już mało spełnia te kryteria i wiele, wiele innych puszcz. Więc ja całkowicie się podpisuję po tym, że być może musimy przywrócić po prostu znaczenie słów puszcza. A zapuszczanie bardzo mi się podoba. To jest chciałbym się odezwać. Musieliśmy zobaczyć rzeczywiście inaczej te sprawy. Troszeczkę chciałbym się z panem redaktorem nie skończyć. Proszę. Oczywiście to są dwa zupełnie różne ekosystemy. Jeżeli weźmiemy las pierwotny, strefy umiarkowany i las posadzony. Sadzony. Powiedziałbym w ten sposób. Ale moja profesja naukowa zakłada pewne kryteria porównawczości. Teraz. Ja jestem przyrodnikiem. To, co ja robię, to jest zupełnie inna walka. Uważam się za przyrodnika. Jaki pan widział najstarszy, czy badał, czy zwiedzał najstarszy raz sadzony ręką człowieka? I jak on się ma do porównywalnego równolatka, który wyrósł w sposób naturalny?
Ja myślę, że nasze pojmowanie lasów sosnowych, no to są bardzo młode nasadzenia. To jest rzadko, kiedy powyżej 150 lat mam szansę. To znaczy, być może na szpiękach, gdzie na przykład w dzień New Forest, który podejrzewam, że jest jednak sadowy. Miejsce, one się oburzą, więc podejrzewam, że jest sadowy. Natomiast jakby nie chodzi mi o sam fakt kreacji, tak? Tylko ciągłego kształtowania, bo podejrzewam, że nawet las posadzony, który zostawiony za jakiś czas, podlegając. Natomiast problem polega na tym, że większość tych naszych lasów jest, że tak powiem, kształtowanych permanentnie. Tak? To znaczy, nie chodzi tylko, że my je sadzimy, ale my wykluczamy jakby konkurencję międzygatunkową, wewnątrzgatunkową i wszelkie, i staramy się niwelować wszelkie siły działające z zewnątrz. Bo tutaj przed koleżanką jest studentką leśnictwa, tak? Może nam powiedzieć o tym, jak leśnicy są przygotowani do niwelowania skutków wichur, kornika, pożaru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie czynniki, które są, powiedzmy, w naszym lesie, nazwijmy to naturalne, nazwijmy to jak bądź, puszczą, nazwijmy, są głównymi czynnikami kształtującymi, tu są z definicji zwalczane, albo ich skutki są z definicji zwalczane. Więc to jest główne, według mnie główne rozróżnienie, nie tyle co kto, kiedy, jak, gdzie posadzić. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzymy, no to te lasy, które mniejsze w każdym razie przychodzą nam być w Polsce, one są sadzone wyraźnie w kierunku optymalizacji produktu. Ja nie widzę żadnej różnicy. Często rozmawiam z rolnikami, ludźmi, którzy mówią o gospodarce tej takiej wielkoobszarowej. No, panujący trend w Polsce, w Europie Środkowej, to jest przy uprawie lasu, to jest wielkoobszarowa uprawa drewna. W celu konkretnym zgadza się, to ja mówię o tym, że mamy jeden jakiś obszar, gdzie mamy podyktowane wszelkie działania, kształtowanie tego ekosystemu produkcji drewna, a z drugiej strony mamy jakiś obszar, gdzie tak nie jest, gdzie zupełnie inne czynniki kształtują ten ekosystem. Więc jeżeli mamy tak samo nazwane, takie dwa różne byty, to coś jest nie tak. O to mi chodzi. Znaczy ja nie mówię, że produkcja drewna jest B, albo jest C, nie mówię o tym. Znaczy jakby odrywam to od dyskusji na ten temat, chociaż uważam, że akurat Puszczę Białowieską trzeba zostawić spokojnie, to jest jakiś ułamek procenta, mamy 30% powierzchni kraju pokryte lasami, produkujemy 35 milionów metrów sześciennych drewna rocznie, w Puszczy Białowieskiej jest kwestia 50 tysięcy. Tak? Natomiast nie, to w ogóle o tym nie mówię. Natomiast mówię, że to są dwa różne byty. Ja jako dziennikarz zastanawiam się, czy nie wypadało jej nazwać inaczej. Zgadzam się. Dobrze. Nie zbyt na lesie, na lasach. Natomiast słuchając tego, co pan redaktor mówił, nastąpiły mi się dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to czy puszcza w górach bardzo różni się od puszczy, nazwijmy to, na równinie. I oczywiście odpowiedź, że bardzo się różni, ale z tego wynika fakt, że oprócz tych 30% zalesionej powierzchni, tych górskich puszcz, tak je nazwę, mamy bardzo mało. Kiedyś, bo ze 40 lat temu zadałem się trud jako uczeń, jak duże są nasze góry w porównaniu z Alpami. I wyszło mi, że Tatry nasze i słowackie to jest 1/300 Alp. I teraz pytanie, jakie szanse mamy ochrony tej górskiej puszczy, tak ją umownie nazwijmy. Druga sprawa polega na tym, czy w jakiś sposób będziemy potrafili wpłynąć na to, co zostało narzucone przez gospodarkę człowieka. Mam na myśli tutaj
poprzednie polityczne lata, na ile decyzje polityczne minionego u nas ustroju wpłynęły na rozwój tej gospodarki takiej bardzo planowej. No nie wiem, czy to zostało w jakiś sposób przez pana już dostrzeżone i nazwane. I po prostu komuna w lesie. Ja słowo nie wiem. Znaczy, jeśli chodzi o kurs teraz, to on rzeczywiście w wielu miejscach zachowały swoją jakby znaczy trudno mi mówić o pierwotności, bo pierwotność zakłada w ogóle brak ingerencji człowieka, to nawet dłuższy niż ingerencję człowieka polegającą na tym, że nie wiem, warunkowi wypadła kupka, jak zapalił się kawałek pracy. Tak? Natomiast są one rzeczywiście, one podejmują coraz większej presji z tego powodu, że jakby możliwości techniczne są coraz lepsze. To znaczy jakby mechanizacja leśnictwa powoduje to, że jakby można wjechać wyżej, lepiej, szybciej, nie trzeba zapłacić i tak dalej. Zresztą, jeżeli wielu ludzi myśli, tak rzeczywiście jest po części, że Puszcza Białowieska przetrwała dzięki tam dobrej woli Kurówca i tak dalej, ale trochę prawdy jest też w tym, że ona była bardzo trudna do eksploatacji, ponieważ nie ma w pobliżu żadnych dużych rzek spławnych. I po prostu to drewno było trudno wycinać i spławić. Taki wielki dom uważa naprawdę strasznie dużo i po nim to ściągnąć. Jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Także naprawdę eksploatacja Puszczy zaczęła się, kiedy przyszli Niemcy, w czasie pierwszej wojny zrobili kolejki wąskotorowe i zaczęli to wszystko wycinać. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to się zmieniło, to ja myślę, że polskie leśnictwo się zmienia na lepsze, wbrew pozorom. I coraz więcej widzę takiej właśnie refleksji, że na przykład, że wielu leśników mówi, słuchajcie, no dobrze, okej, musimy eksploatować jakąś część lasów, ale fajnie by było zostawić część jako takie lasy referencyjne, żebyśmy mogli czerpać z tego wiedzę. Więc tutaj jakby no bardzo, bardzo się poprawiło od tych czasów, powiedzmy, przed 89 roku. No dość powiedzieć, że te dziury, które pokazywałem na amerykańskim zdjęciu satelitarnym, były czasy, kiedy w Puszczy Białowieskiej wycinano 200 na 300 tysięcy metrów sześciennych. Obecnie to jest 50 tysięcy. Także to jest się naprawdę poprawiło i jest rzeczywiście tak, że jest bardzo dużo leśników, młodych leśników wykształconych na zachodzie z takim zacięciem naukowym i oni jakby to całe powiedzmy takie technokratyczne towarzystwo spychają trochę na takiego przetargu. Kto z Państwa chciałby się oddać głos? Na marginesie tej dyskusji, jakie jest miejsce takich upraw na, no, które wydają się perspektywiczne, takich drewna czy czegoś w tym rodzaju na energię. Bo się mówi o jakiejś wieżbie tam energetycznej i tak dalej. Czy jest jakieś miejsce w przyrodzie, w naszej świadomości, czy na co? Ja się tego boję, szczerze mówiąc. Znaczy, bo to są takie monokultury olbrzymie gdzieś tam na jakichś polach, które są po prostu od razu martwe, tak? Znaczy, jak jest coś, czegoś jedno, to ja się od razu boję takich rzeczy. Natomiast mam bardzo dużo biomasy, różnych, odpadowych z lasów, z rolnictwa i tak dalej. I myślę, że cała kwestia polega na tym, jak my używamy. To znaczy, teraz jest na przykład wielka kwestia spalania drewna w dużych elektrowniach. I się okazuje, że można to drewno spalać w dużych elektrowniach, a można też w małych piecach. I jakby i transportowo, i efektywność energetyczna w małych piecach jest o wiele lepsza niż tych wielkich elektrowni. To znaczy, takie małe piece są po pierwsze nowoczesne zwykle, a po drugie bardzo dużo się oszczędza energii na transporcie. Więc jakby to wszystko zależy od tego, jak tej biomasy gdzie będziemy używać. Bo możemy spowodować rzeczywiście tragedię ekosystemową, zalewając całe pola na przykład rzepakiem, wierzbą energetyczną i tak dalej, spowodować katastrofę.
Natomiast możemy robić coś takiego, że nie wiem, jakieś odpadowe drewno meblowe, na przykład palić w małych piecach. Ja na przykład bardzo lubię palić takimi brykietami stroci. Jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Mnie się przypomina, nie wiem, z roku albo dwa lata temu czytałam w Wyborczej taką historię o panu, który zajmuje się trawnikami w parkach, powiedzmy w Holandii. I on przyjechał w Polsce i powiedział, że my robimy źle. Ja mam na przykład przed domem taką sytuację, dość duży trawnik z kilkoma drzewami, miejskim domem. To jest wygrabione do ostatniej igiełki. Tam przychodzi raz na dwa tygodnie pan z maszyną, wycina, grabi, jest czyściutko. Ten pan z Holandii powiedział, że się absolutnie niszczy bardzo wiele ekosystemów malutkich, których na co dzień nie widzimy. I że w tym parku byłoby dużo lepiej, gdybyśmy tak do końca tego nie wygrabiali i nie czyścili, co mi się wydaje w małej skali. Jest troszkę to, co pan tu opowiedział o problemie ważnym, dużym. Ja na przykład nie grabię liście. Znaczy z lenistwa, z tego powodu, że dzięki temu mam więcej ptaków, budną trawę, się kupy się, że tak powiem, szybciej rozkładają. Tak? Bo ten cały mikroświat, który jest w tych liściach gnijących, i tak dalej, on działa znakomicie. Także ja nie grabię, a na pewno już nie palę. Czasami zgrabię na bok, a przy pierwszym koszeniu po prostu one się, te liście się rozpadają. Wszystko w porządku. Także rzeczywiście kolęży tutaj mają rację. I druga rzecz, którą się chciałam zapytać, to właśnie jest pytanie, na które chyba znam odpowiedź. Znaczy, czy jest możliwe jednak koegzystencja człowieka z puszczą. W tym sensie, że no ja nie mówię o węglarzu, który puszczę, tam produkuje winę w puszczy, bo taki film widziałem. Ale czy można sobie wyobrazić, mi się zdaje, że człowiek natychmiast zaczyna porządkować teren wokół siebie, że taki dziki człowiek w puszczy długo by nie trzymał. Znaczy my mamy z Norią takie obserwacje, że człowiek ma taką chęć porządkowania. Tak, na przykład idziemy w tej puszczy, gdzie na przykład rośnie wielki, wspaniały dom i on tylko dlatego, że jest pomnikiem przyrody, jest obrodzony płotkiem. Albo tak naprawdę to wygląda strasznie głupio, tam powinien być dziko. Więc ja szczerze mówiąc jestem przeciwnikiem porządkowania. Znaczy ja uważam, że bałagan, katastrofa jest piękną rzeczą w lesie, najciekawszą rzeczą w lesie, że to napędza. A co do użytkowania lasu, to ja myślę, że to się bardzo zmienia. Bo kiedyś, jak Nuria robiła pracę doktorską, w Dolnożercach, to miejscowi ludzie mieli obsesję, znaczy my wyszukiwaliśmy padlinę zwierząt zabitych przez wilki, a oni wszyscy chcieli straszne poroże jeleni, więc tropili nas wręcz, żeby dotrzeć do tych jeleni zabitych przez wilki, obciąć tą głowę i sobie powiesić na ścianę. Tak instynktownie bardzo chcieli, taka była moda, czy wynikająca jeszcze z czasów łowieckich. Muszę powiedzieć, że to zniknęło. Ja byłem na grzybach, znalazłem żubra, który leżał od 2 dni. Stwierdziłem, że wszystko się zmieniło. Znalazłem tego żubra, bo żubr miał cięty jabłek. Nikt go nie znalazł, nikt nie obciął go. Więc jakby ci ludzie, którzy Łusowa, Wycina i tak dalej, to wszystko zginęło. Za to z całą masą fajnych ludzi, z lornetkami, z aparatami, których fascynuje ta cichość, fascynują te zwierzęta. I to jest jakby zupełnie inne korzystanie z lasu. Uboczne pytanie o komary. Są straszne. Natomiast tak jak mówię, to jest uboczne, znaczy takie bardzo fajne korzystanie z lasu. I tak jak mówię, bardzo mi się podobało, co powiedział profesor Wilkowski, że jest takim wielkim guru polskiego leśnictwa. Powiedział, że fajnie by było, żeby oczywiście drewno z jakichś lasów czerni, ciągnieni i tak dalej, natomiast taki las jak Puszcza Białowieska, bierzmy wiedzę, bierzmy dane, bo to jest to, co nam będzie, to nam mówi strasznie dużo o procesach ekologicznych, strasznie dużo o zmianach klimatycznych, jak ten ekosystem reaguje na zmiany. To się zmienia, co chwila są jakieś zupełnie inne gatunki dominujące i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To może dać nam pewną wiedzę o innych fazach. Proszę bardzo. Ja
puszcza biała była bardziej zapuszczona, tak? Żeby znaczy nie wiem, czy puszcza biała, czy puszcza biała jeszcze cokolwiek pomoże. Znaczy, To są tak naprawdę decyzje z tego, co społeczeństwo potrzebuje, tak? To znaczy jakby potrzebujemy drewna, niewątpliwie. Natomiast może są jakieś takie kawałki tych lasów, które potrzebujemy dla naszego, dla naszej wiedzy, dla naszej, na naszej, naszego poczucia piękna, żeby je po prostu zostawić. Nie, nie tylko chodzi o to, czy tych kawałków lasu ma być jak najwięcej, bo... Ja bym chciał, koleżanka nie miała pracy w przyszłości. O, nie, dlaczego? Nie, może właśnie bym miała. Ja fotografuję przyrodę, na tym zarabiam, więc oczywiście z mojego punktu widzenia jest jak najlepiej, żeby było jak najwięcej sudeczek, dzięciołów, trójparczastych, rysiów, wików i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, gdzie jest granica tego znaczy sensownego kompromisu. Tak? Wiem, bo ja czytałem już wcześniej pańskie prace na ten temat i jak w zeszłym roku odwiedziłem rezerwację Lesisów Staropolskich, to właśnie tak troszeczkę zrozumiałem, o co panu chodzi. Po prostu takich lasów nie ma w najbliższym otoczeniu tutaj naszym. To, co pan mówi, że większość ludzi nawet nie wie, czy nie będzie jeszcze białowieski, to tak nie wiadomo. No tak, tylko nie wiadomo. Ta różka i jeszcze ten prawdziwek ma... No ja myślę, że to też są decyzje społeczne, tak? No, na przykład dla wielu ludzi, żeby tak, żeby zostawić na przykład coś. To są ważne decyzje społeczne, polityczne, propagandowe. Mi się przypomina taka historia z Puszczy Bliskiej. Tam był kuratem, który wywalił olbrzymi kawał Puszczy Bliskiej. Wielu naukowców leśników powiedziało, słuchajcie, to się zdarzyła niebywała okazja, tak? Zostawmy. Po prostu zostawmy to spokojnie. Zobaczmy, co się z tym będzie działo. A tam się zaczęło od razu, że jak to jest taki marnotrawstwo drewna, z jednej strony jacyś ludzie, przecież to zagrożenie pożarowe, jeszcze inni, że się nigdy nie będą, i tak dalej, tak dalej. Więc ten kompromis się tak zwężał i z tej Puszczy Bliskiej tam zostało 14 hektarów, czegoś, tylko powalonego przez wiatr zostanie na nie. Więc to są takie w wypadku Puszczy Białowieskiej swoje inaczej, te strefy jakbyś gdzie nie ingeruje się gospodarczo, się coraz bardziej rozszerzają, tego jest coraz więcej. Ja chciałbym, żeby oczywiście cały kompleks był chroniony, natomiast uważam, że też ta ochrona nie powinna polegać na tym, że na przykład jest zakaz wstępu, tak? To znaczy uważam, że człowiek, który tam chodzi i zbiera nawet grzyby, nie jest aż takim czynnikiem kształtującym, że tak już czasem nie mogła z tym poradzić, bo on to od 5000 lat tam chodził i zbierał grzyby. Dzień dobry. Ja zgłaszam się jako fanka, jeszcze mam nagranie na kasecie magnetofonowej z wywiadem z panem w programie pierwszym. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Ale mam takie pytanie, które nastawało mi się przez cały czas, jak słuchałam tej prezentacji, tą ciekawej historii. Jakby mam ogromne poczucie niedosytu, to znaczy i co z tego, jakby, czy my tutaj rozmawiamy o zmianie terminologii, czy my tutaj rozmawiamy o zmianie ideologii w postępowaniu, w gospodarowaniu lasów, tak to nazwijmy. Czy my tu rozmawiamy, jakby no, co z tego wynika, że tego lasu gospodarczego nie będziemy nazywać lasem? To znaczy dla mnie, jako dla dziennikarza, zmiana terminologii jest w ogóle, znaczy w ogóle ja uważam, że słowo jest bardzo ważną rzeczą. Ja uważam, że jeżeli coś nazwiemy, potrafimy nazwać i rozróżnimy, to od razu będzie łatwiej załatwić różne rzeczy. Bo jeżeli mówimy o Puszczy Białowieskiej, to jest, no to tam są różne, możemy się kłócić. Czy to jest las pierwotny, las naturalny, czy las dziewiczy, czy jakiś tam rzesiany, czy owady. Cały czas jak nam dźwięczy to słowo las w głowie i obok mamy lasek bielański albo las kabacki, to nazewnictwo nam sugeruje, że to są tak naprawdę takie same, dwie takie same rzeczy. A one nie są takie same. Jakby nie są też. Ja myślę, że gdyby Puszcza Białowieska, gdyby było tak jak tutaj pan mówił, że jest taki określony ten puszcza, tak? I gdybyśmy sobie zdali
sprawdzę, że to jest nasza ostatnia puszcza, to nie byłoby w ogóle dyskusji o jej ochronie. To znaczy jakby nacisk społeczny byłby tak duży, że ta ochrona by była już i od zaraz. Ponieważ puszcza była traktowana jako las, trochę lepszy las, to została potraktowana tak, jak potraktowana. Więc ja myślę, że to nazewnictwo jest bardzo, bardzo ważne, wbrew pozorom. Ja oczywiście chciałbym, żeby gospodarka leśna, tak jak mówię, wycofała się z puszczy do absolutnego minimum, czyli do pozyskania drewna dla miejscowej ludności, to wszystko. Natomiast tak jak mówię, to znaczy nazewnictwo wbrew pozorom dla mnie jest bardzo ważne i uważam, że do takich akcji wyjaśniających politykom czy społeczeństwu też jest bardzo ważne, bo jeżeli uświadomimy sobie ten halo, proszę Państwa, to jest tak naprawdę nasz ostatni prawdziwy las. To ludzie będą zupełnie na to inaczej reagować. Ale jak powiem, słuchajcie, to jest las pierwotny, ale to ludzie sobie myślą, okej, no to może to jest po prostu tam taki trochę bardziej urozmaicony niż las, do którego wychodzą jak żyją. A to jest nieprawda, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Tak sobie myślę, że okej, to jest bardzo ważne, żebyśmy chronili puszczę białowieską, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy jeżeli zmienimy tę terminologię i przestaniemy nazywać las, który teraz nazywamy lasem i będziemy go określać dalej na to jako uprawa, czy właśnie nie będzie... Czy nie będzie gorzej? Być może tak będzie, tak? Tak, oczywiście. Nie, może być tak, że wtedy... Chociaż wie pani co, ja myślę sobie tak, że polskie społeczeństwo jest bardzo przyrodnicze, może nie jest bardzo ekologiczne, w sensie tam zbierania od segregowania odpadów albo oszczędzania energii, albo takich rzeczy, ale jest niezwykle wyczulone przyrodnicze. Ja myślę, że takie numery jak zażelanie lasów, czymkolwiek one by były w Polsce, po prostu nie przejdą. No tak, ale to jest właśnie też, ja nie wiem, no ja, wie pan, ja rozmawiałem z takim moim kolegą szwedzko-polskim dziennikarzem Maciejem Zaremą. Pisze teraz o szwedzkich lasach artykuł i oczywiście Polak potrafi wyrzucić tam torebki plastikowe do tego lasu, śmieci i tak dalej. Szwed tego w życiu nie zrobił. Natomiast, natomiast jeżeli przy domu Szweda wypną z rędem zupełnie 20 hektarów lasu, to świetnie mrugnie okiem. Natomiast Polak to będzie gigantyczna awantura. Więc jakby, oczywiście, ja tak mówię, wyrzucamy te śmieci i tak dalej, ale też spójrzmy na to, jak nasze społeczeństwo, jak dobry ma stosunek do przyrody, bo żyjemy w kraju, żyje 40 milionów ludzi, jest to kraj wielkości Szwecji, mamy około 700 wilków. Szwedzi, jak mieli 200, podnieśli naród i zarządzili rządowe polowanie. Więc jakby... Że za dużo. Tak. Więc jakby ten nasz stosunek do przyrody, znaczy ja mówię, on nie jest strasznie, on jest bardzo nieekologiczny, natomiast jest bardzo przyrodniczy. On rozróżnia bardzo wyraźnie te dwie sprawy, więc podejrzewam, że takiego różnięcia totalnego lasu w Polsce nigdy nie będzie, bo po prostu ludzie się na tym nie zgodzą. Mamy bardzo, bardzo duży, silny kontakt z przyrodą jako społeczeństwo. Kto z Państwa jeszcze? Tylko chciałem dodać komentarz na temat porównania Polski i Szwecji, jeśli chodzi o śmieci. A w Polsce, jeżeli chodzi o lasach małych od warszawskich, lasach czy parkach podwarszawskich. Ostatnio nie chodziłem, ale kilka lat temu to była tragedia. I to jest, wszyscy Państwo wiedzą, że tam są i azbest jest wyrzucany i cokolwiek można znaleźć. W Szwecji lasy na ogół są czyste, ale podczas moich podróży po Szwecji kilka lat temu również natknąłem się na telewizor, kuchenkę i w ogóle całą stertę wyrzuconych rzeczy. Czyli też, może to nie był Szwedka, tylko nie wiem. Może to był Polak. Dlaczego nie? Polacy też już sobie coraz mniej naprawdę... Znaczy w puszczy byłem, miałem taką obserwację krótką pojawienia się śmieci. Bo w
zniechęcono i w ogóle miejscowi ludzie zawsze była ta jakaś taka decyzja. Były już wszędzie, ale jakby nie robiono tego z tego względu, że to zawsze traktowano jak duszę czarską, albo królewską, albo prezydenta Mościckiego, albo Hermana Göringa, albo innego ważnego człowieka, który może krzywdę zrobić, więc tam nie chodzono i nie śmiecono. To się pojawiło w pewnym momencie, tak? Trochę zaczęto śmiecić, ale teraz już wszystko. Ja myślę, że sobie ze śmieciami damy radę. Ja mam taki dom 45 km pod Warszawą, jest oczywiście lasek, nie las. Przyszedł nowy sołtys. Sołtys zorganizował zbiórkę śmieci. Gmina wywiozła śmieci. Sołtys postawił szlagan i śmieci w lesie się skończyły. No więc jakoś to można. Ktoś wywiózł te śmieci po prostu. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? O, to jest słuchacz, którego czekałam. Ile puszcza białowiecka ma hektarów? 60 tysięcy. 600 km kwadratowych. A z czym by to pan porównał? No, Warszawa ma ile hektarów. To jest trochę Warszawa. Warszawa po 500 km. To nie jest dużo. Nie. To jest 20 km na 30. To przejście w jeden dzień. To polska część, białoruska część jest troszeczkę większa i razem 1200 km. Ale te w ogóle ja chciałbym też bardzo, często się spotykam, jak rozmawiam z politykami, to jest właśnie bardzo dobre pytanie o to, oni mówią tak zawsze, słuchaj, ta przyroda już tam zalewa, już jest jej coraz więcej i tak dalej, ja mówię, zaraz. Więc takie dobre porównanie to jest właśnie Puszcza Białowieska, to jest 600 km kwadratowych, to jest bodajże niecały procent powierzchni lasów polskich, że nie 0,5%. Tatry, tutaj pan słusznie zwrócił uwagę, polska część 200 km kwadratowych, ze słowackimi 800 km kwadratowych, Alpy 200 tysięcy km kwadratowych. Najbardziej szokującą historią, jaką słyszałem, jaka a propos wielkości obszarów przyrodniczych w Polsce, to są plaże. Polskie plaże całe, wszystkie razem do kupy, mają 20 km kwadratowych, rocznie są deptane przez 8 milionów ludzi. Ja mam jeszcze pytanie o różnicę między tym, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, a tym, co się dzieje w rezerwatach. Bo ja widziałam rezerwat w Bieszczadach, widziałam rezerwat Morze Małe w Beskidzie Żywieckim, to jednak nie wygląda jak sadzony las, to wygląda jak zaniedbany las. Nie, no, ja lubię zaniedbane lasy, natomiast wiele górskich lasów jest bardzo ładnych, naturalnych kawałków. W Popracy w Parku Krajobrazu, tam Krawiec Sternicki zabrał wycinać, tam zostały bardzo ładne, wyglądające jak z Parku Jurajskiego wręcz te kawałki lasów. Natomiast w ochronie lasu sens ma tylko wielkoobszarowa ochrona. To widać w puszczy, bo chronimy takich małych kawałków, że tu chronimy 30 hektarów cudownego dębowego lasu, albo tutaj 40 hektarów jodłowego lasu, nie ma większego sensu. Z tego powodu, że las jest bardzo dynamiczną strukturą, w czasie i w przestrzeni może się zdarzyć, że po prostu te kilkanaście hektarów nam się wywróci. Puszcza Jagiellońska na przykład. Tak. Także ochrona Puszczy Białowieskiej jest o tyle takiego dużego obszaru, jest o tyle sensowna, że właśnie co nam się wychodzi w jednym miejscu, to nam wyrośnie w drugim. Ja muszę powiedzieć, że to jest zasługa, o tym się mało mówi, polskich i niemieckich przyrodników, ale też szef Muzeum Historii Naturalnej w Gdańsku i zawdzięczamy ten Białowieski Park Narodowy, taki jaki jest w czasie pierwszej wojny światowej, kursował do Berlina i władzał na kolana, żeby tego nie wycinali. Ten Park Narodowy w 1920 roku utworzony, mający 50 km kwadratowych, 5 tysięcy hektarów, to był niebywałe osiągnięcie jak na tamte czasy, bo wówczas w Szwecji tworzono Park Narodowy, który miał 2 km kwadratowych, albo 50 hektarów, więc on był naprawdę bardzo mały. I teraz myślę, że jest czas na następny. Czyli na ochronę całości.
A jeszcze w prasie w każdym razie wygląda tak, znaczy to stworzono w nas, nazwę się inteligentem, takie wrażenie, że tam jest taki ciemny lud, który chciał wycinać, chodzić na grzyby i w ogóle przestańcie, panoczku, się z tym lasem cackać. To jak to jest naprawdę? Jest, to, jest, znaczy jest lud, taki stenowy. Lud może nie, ale, ale jest paru takich. To jest, no mówmy się, niesamowity biznes. To jest gigantyczny biznes, taki, taki dom kleinowy, taki puszczański dom. To jest wartość jednego metra sześciennego, to jest kilka tysięcy euro. Także, jeżeli taki dom ma 10 metrów, to jest to kawał pieniądza, więc oczywiście, że niektórzy ludzie mówią, staję przed tym, mówi, Jezus Maria, tyle pieniędzy, tak? Natomiast no tyle pieniędzy też jest w Zamku Królewskim, można ukraść obrazy. Będziemy też mieli tyle pieniędzy. Tutaj też jest ciekawa rzecz, jak ja obserwuję w ogóle, zawsze się mówi, to jest też trochę taki mit takiego naszego dobrego dzikusa, jeszcze czasów Rousseau, że lokalne społeczności potrafią coś chronić, albo lokalne społeczności potrafią, otóż to nie jest prawda, znaczy, lokalne społeczności świetnie potrafią eksploatować ekosystemy, są świetnie do tego przygotowane, natomiast taka perspektywa chrońmy to pojawia się zawsze z zewnątrz, to jest nie do wypadku Puszczy Białowieskiej, czy tego Król, czy Cara. Ale to mamy przez całą historię. Świstaki i Kozice nie były chronione decyzją góra z Zakopanego, tylko Sejmu Galicyjskiego z Lwowa. Proszę Państwa, nim zakończymy oficjalnie, ja chciałam jeszcze, jest Pani jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę. Słucham. No on jest po pierwsze bardzo wygodny, on się tak łatwo nie pali. W ogóle się raczej słabo pali. Natomiast pożary to jest bardzo ciekawa historia, bo myśmy się przyzwyczaili, że pożar to jest jakby coś strasznie złego i niszczącego. Otóż one przez całe tysiąclecia kształtowały lasy w naszej strefie. Na przykład sądzi się, że w Puszczy Białowieskiej sosna się odnawia tylko na pożarzysku, czyli jakby tam były naturalne pożary wywoływane przez człowieka, głównie przez barwników i one powodowały to, że mieliśmy dużo odnawień sosny. Także pożar w lesie nie jest rzeczą złą. Zresztą bardzo dobre jakby na ten temat szkolenie w Ameryce, bo Amerykanie świetnie przerobili pożary w lasach. I tam była taka historia, muszę Państwu powiedzieć, to jest bardzo ciekawa, o misiu Smogu. Otóż miś Smog to była taka maskotka amerykańskich leśników i strażaków. Miś Dymek propagował zwalczanie pożarów w lasach. I wszyscy bardzo dzięki temu skutecznie zwalczali pożary w lasach. Kiedy niedawno byłem na pożarach w Kalifornii, gdzie się rzeczywiście paliło jakieś okropne tysiące hektarów lasów zagrażających San Diego i tak dalej, i tak dalej. Ja się spytałem tych amerykańskich leśników, a co z misiem smoki? Oni powiedzieli, wiesz, miś smoki się okazał za skuteczny. I co się okazało? To cały system, cała propaganda polegająca na zwalczaniu tych małych pożarów spowodował to, że tam się zgromadziły olbrzymie ilości suchego materiału, które zwykle te małe pożary oczyszczały, naturalne pożary. No i jak się teraz pali, to się pali po prostu po wyku. W Szwecji oraz w Stanach, w Kanadzie bardzo często się stosuje pożar jako takie narzędzie leśne do odnawiania jakichś gatunków itd. Podejrzewam, że u nas wkrótce leśnicy też dojrzeją do tego i może zobaczycie Państwo, jakieś leśnice, co się będzie palić podpalone przez ten leśniczego. To znaczy kierunek leśniczego. Leśniczka się wyzwała. No w końcu tak się zbieram do tego, mam tyle myśli w głowie, że coś tam powiem. Chciałam powiedzieć tak, że jakby las ma trzy takie główne funkcje, gospodarczą, turystyczną i ochronną. I Puszcza Białowieska
europejska, fajnie, że jest i fajnie, że o niej mówimy, no bo ona teraz jakby w dużym stopniu spełnia tą funkcję turystyczną, bo jeśli ktoś z Państwa tam nie był, to myślę, że będzie potem spotkanie zachęcony, żeby tam pojechać, zwiedzić. No i też nie da się tak tej Puszczy Białowieskiej, jakby tak mi się wydaje, takiej chronić. Znaczy Puszcza też jest podzielona na tą ścisłą ochronę i na tą częściową. No i tak jak tutaj Pan powiedział, że tu jest za tym, żeby tam pozyskiwać drewno dla obywateli, no to już nie jest taka ochrona, tak samo jak to już nie będzie taka ochrona w 100%, jak wprowadzimy ścieżki dla turystów i no bo te ścieżki tam są, te kładki drewniane w puszczy, no i też dużo jest materiału wynoszonego, po prostu wydeptywanego, no turystów jest dużo i to się jakoś, jest zawsze ta ingerencja, o, to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć też, że no, korniki i szkoda od wiatrów też są w takim lesie normalnym, takim gospodarowanym przez leśników. No i to jest jakby takie naturalne, że to nie jest tak, że tylko korniki są w puszczy, bo są wszędzie. Nie, wszędzie są, tak. Są w lasach humanych, zwalczam. Jeszcze chciałam powiedzieć, że teraz jest... Puszcza Piska ostatnio, znaczy w nalesnictwie niż Grudek Turagan i tam jest nie 14 hektarów zostawionych tych do naturalnego odnowienia, tylko 400 hektarów. 400, tak. Także, bo tam bardzo dużo tego tych zniszczeń było, ale dużo też właśnie ten kawałek mu został i też go można zwiedzać. I teraz już po tych kilkunastu latach można zobaczyć, że to się fajnie naturalnie odnawia i można porównać z tym, jak się to co leśnicy tam odbyli. I jak to porównanie wypada? Ja nie widziałam, ale wybieram się tam i zobaczę, ale naturalnie bardzo fajnie, dobrze się odnawia. No i tak jak podobne jest to takie do puszczy, z opowieści, z różnych zdjęć, no to taką mamy małą mini puszczę. No, tak no, no to, że tak jak mówię, 400 hektarów, to jest nie... 400 hektarów. To jest niecałe. 20. To też nie jest dużo, ale więcej niż 14. Nie, przepraszam, ja się pomyliłem. Byłem strasznie, że tak powiem, wtedy z profesorem Wielkowskim, który bardzo chciał uchronić, bardzo pożywać. Bardzo byliśmy zniesmaczeni, bo tak się kurczyło. No bo to gospodarka i wiadomo, no aż tak dużo nie chcieli zostawić. Ale ostatnia rzecz tylko, że jakby kiedyś dawne leśnictwo, nie muszę powiedzieć, że było złe, teraz jest lepsze, ponieważ wiadomo, że każde pokolenie leśników wie coraz więcej się uczy, no dlatego, że las właśnie trwa tak bardzo długo, tak ma no, 800 lat, tak my tam żyjemy, my pracujemy w lesie od 30-50 lat, więc kiedyś gospodarowany las był dobrze, w tym momencie też jest dobrze, tylko że po prostu zmieniają się jakby zasady, bo coraz więcej poznajemy rzeczy. Także to takie moje podsumowanie. Jeśli chodzi o to, żeby jeszcze z czego poznawać. Tak. Bo jak się przemieni, to... Natomiast rzeczywiście tak jest, że leśnictwo jest dość młodą nauką, bo 200 lat. Lasy mają jako ekosystem około 300 milionów. A tu taka Puszcza Białowieska, myślę, że około 8-10 tysięcy. A co z opryskami lasów? Znaczy, ja to uważam, nie mam. No ja, trzeba bardzo jasno sobie postawić, że mi się podoba to, co w polskim leśnictwie jest coraz częstsze, że taka wielofunkcyjność lasów, co koleżanka mówiła, że ona ma kilka funkcji. Ja myślę, że no, w wypadku jakichś dużych gradacji, jeżeli z tego lasu chcemy mieć drewno, trzeba pryskać, ale ja nie jestem fanem. Znaczy ja powiem tak, ja nie jestem tego fanem, natomiast rozumiem takie decyzje, gdzie ktoś broni po prostu drewno, mówmy się, to że ja chciałbym, żeby to było mówione jasno społeczeństwu, tak? To znaczy, jeżeli pryskamy las, nie pryskamy, bo bronię lasu, bo las sobie z tymi, nazwijmy to szkodnikami, znakomicie poradzi, tylko pryskamy w obronie drewna. Naszego tego, które za chwilę nie robimy dokładnie to samo, co robi rolnik. Więc jakby, no to są, to mówię, no ja w Puszczy Białowieskiej nie widziałbym żadnych oprysków, a czasami jest tak, że są, nie pamiętam którego z tych owadów, niektóre, że
gąsienice, które opijadają dosłownie wszystkie gramy. Wszystkie gramy w puszczy są łyse. Co jakieś 5-6 lat się to zdarza. I wygląda to katastrofalnie, natomiast chwilę później te gramy wpuszczają kolejne liście, bo one mają tak zwane pączki zapasowe i właściwie nic się nie dzieje. Przepraszam, ale opryski tylko zwiększają gradację szkodników, ponieważ o wiele skuteczniej zabijają drapieżniki żywiące się tymi roślinożernymi roślinami. Zawsze część tych roślinożernych gąsienic czy czegoś tam przeżyje, po prostu się odporni na te chemikalia i one się skutecznie rozmnożą, natomiast już nie ma ich co zjeść i ograniczyć. No, się z panią całkowicie zgadzam, niestety. A problemem jest to, że oprócz lasów, które chronimy i lasów, które no, są gospodarcze, produkcyjne, na drewno, to mamy coś, co Holender tu już wspominany nazywa plantacjami. Takie monokultury, gdzie się sadzi pod linijkę same sosny, same świerki. I te lasy po prostu są tak nieodporne na wszelkie gradacje szkodników, że one nie mogą przetrwać. I to jest bzdura, bo one są również nieekonomiczne. To jest ogromny wysiłek, żeby to posadzić, a zysk z tego jest bardzo mały. I to trzeba tępić. Znaczy to tutaj nie trudno się wypowiadać na temat zysków ekonomicznych, ale podejrzewam, że mamy duże z takim. Bardzo dziękuję Państwu, było bardzo.